Cześć, jesteśmy w fabryce Norblina i jest z nami Dobromir Dymecki. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z Dobromirem widzieliśmy się ostatnio podczas festiwalu Film Fabularny w Gdyni. Dobry, czy coś się zmieniło od tego momentu w Twoim życiu? Czy Ty się zmieniłeś, albo jak bardzo? Czy ja się zmieniłem? A to świetne pytanie, słuchaj, czy... A co wtedy mówiłem? Pamiętasz? Nie pamiętam. Czy ktoś pamięta, co? Rozmawialiśmy wtedy też trochę o teatrze, o postaci, o Twojej postaci w prime time, o tym policjancie, który tak naprawdę nie był takim typowo złym według Ciebie, tylko postacią, która ma jakiś background za sobą i dlatego zachowuje się, jak się zachowuje. No to już prime time faktycznie odszedł, już stał się historią. Ale no, nie zmieniło się nic pod tym względem, że po prostu jest cały czas dużo pracy, więc pracuję, ale teraz zbliżają się święta, więc będę odpoczywał dużo i mam zamiar skorzystać z tego momentu, więc no tak, ja się cieszę. To się zmieniło, że teraz będę odpoczywał. To dobrze, bo właśnie dużo. Tak. Mówiłeś tak. Przedtem, że jesteś bardzo zajęty i podróże jakieś i właśnie to spełnia na plan, więc dobrze, każdemu się przyda odpoczynek pewnie teraz. Tak, ja każdemu tego życzę, żeby dużo odpoczywać i poświęcać sobie trochę więcej czasu. I, no tak. W harmonii. Dokładnie. Wspomniałeś w którymś wywiadzie, że mówił na ciebie również Doberman. Czy czujesz się Dobermanem? Wiesz, co zależy. Wszystko zależy. No, imię Dobromir chyba nie jest jakoś tak super popularne, chociaż była bajka. Mój brat był wielkim fanem tej bajki. I ja miałem mieć na imię Mateusz. Mój brat jest Łukasz, a ja miałem być Mateusz. Babcia była bardzo wierząca, więc to mieli być apostołowie. Apostołowie, tak, ewangeliści. Ale mój brat wtedy bardzo dużo oglądał tej bajki Pomysłowy Dobromir. No i wymusił, tak, i on dar japę całymi dniami, że nie, ja chcę brata Dobromira, ja chcę brata Dobromira. Tak moi rodzice mówią, a dobra, już idź. Jaki Mateusz? Pizdu, dobra, niech będzie ten Dobromir. No i tak dali Dobromir, no i tak zostało. No. Ja się nawet cieszę, wiesz, bo to jest takie oryginalne imię. Tak, tak. Miał być Mateusz, Mateusz też ładnie, ale Dobromir. Mamy bardzo dużo tak Mateuszy. No właśnie, dużo Mateuszy, to jeden Dobromir. Więc tak to zostało, no ale imię Dobromir, coś tak ludzie nie do końca, wiesz, tak Dobromir. Wszyscy na mnie mówią Dobry, bo to jest taki chyba najłatwiej do zapamiętania skrót, ale tak, była taka dziewczyna, która kompletnie nie była w stanie ogarnąć, więc mówiła na mnie Doberman. Doberman. Ale tych Dobrek, Dobi, Dobruś jest bardzo dużo różnych skrótów, więc... No ale zobacz, to, co teraz... lubi. Ja mam ogromny dystans do tego, więc jak ktoś tam sobie coś wymyśli, to może być nawet Doberman. Ale Dymitr często mówią. Dymitr. Tak, to zupełnie Dymitr. Inaczej. Nawet w recenzji tam niektórej. No. Jaromir. No ludzie wymyślają jakieś takie cuda, że... No tak, ale Dobromir to tak jak można byłoby pomyśleć Sławomir. Sławomir Sławek, Dobromir Dobrek? Dobrek na też, przykład? Tak. Też. Bardzo często. Pan, tak, Dobrek. W szkole tak chyba nawet pan dziekan tam mówił, panie Dobek mówił, panie Dobek. Dobek, okay. Tak, okay. Ale Dobrek też. Mm-hmm. Dobromir, różne są, że tak powiem, genezy. Jedne mówią, że to jest dobro i mir, czyli pokój, czyli niosący dobro i pokój. No to dobre, bardzo dobre. Bardzo pozytywne. Bardzo pozytywne i takie od razu z misją. Tak. Trzeba się starać. Masz takie... Czyli jest coś lepszego niż dobro. Dokładnie. Ale też są jakieś takie tłumaczenia, że mir świat, czyli właśnie niosący dobro na świecie, no w każdym razie cały czas trzeba być dobrym, no takie, taka klątwa trochę, znaczy klątwa, no takie zobowiązanie. Czyli się zobowiązany? No a ja, trzeba wiesz. Trzeba się starać. No. Nie, żartuję. Tak, to może teraz zapomnijmy o zobowiązaniu i przejdźmy do teatrów, ponieważ ty zaczynałeś w teatrze i właściwie na początku nie wyobrażałeś sobie grania w filmie.
tak jak wiesz z mojego researchu wynika. Tak, wynikało to też z tego, że skończyłem tą szkołę filmową, szkoła filmowa. Bardzo dużo grałem w etiudach. I też jakoś to doświadczenie filmowe, nie wiem, jakoś nie do końca na początku miałem na to zajawkę, nie do końca. Chociaż oczywiście te wszystkie współprace, które w szkole się zaczęły, one się teraz też kontynuują, bo tak jak z Agnieszką Woszczyńską zrobiliśmy krótki metraż, to teraz go rozwinęliśmy w Cichą Ziemię. Czy z Kaliną Alabrudzińską robiłem jej dyplom i teraz też kontynuujemy naszą współpracę z Kubą Piątkiem, więc te wszystkie współprace szkolne i te przyjaźnie i też nasze wspólne przygody rozwijają się teraz w jakieś większe formy i to jest też dla mnie bardzo satysfakcjonujące i też to jest ten moment, że ja czuję właśnie, że to moje pokolenie tych młodych reżyserów, niestety w Polsce tak jest, że się dosyć późno debiutuje i ci filmowcy zawsze te 10 lat muszą poczekać, żeby zadebiutować. Debiutanci 40-letni. Teraz trochę przesadzam, ale tak to jest. Więc faktycznie w szkole dużo robiłem tych etiud, ale ten teatr mnie jakoś bardziej fascynował. Jakoś ten kontakt na żywo z publicznością wydawało mi się to jakoś dużo większym wyzwaniem i też dużo ciekawsze, bo jednak jest to jakiś taki proces, w którym na scenie się po prostu jest, nie można tego przerwać, to się wydarza, jest dużo większa adrenalina, a w filmie to jednak jest ten dubel, dużo się czeka, jest to zupełnie inny rodzaj pracy. Taki też wymagający cierpliwości, skupienia i tak dalej. Więc faktycznie ten teatr na początku był dla mnie takim miejscem, które sobie ukochałem i w którym się bardzo spełniałem. A teraz się to zmienia bardzo i teraz właśnie też w związku z tym, że to nowe pokolenie wchodzi, to też mam poczucie, że robię coś ważnego i też dla mnie zawsze ważny jest jakiś głos pokolenia i nie tylko jakaś moja praca, ale też większa wypowiedź. Lubię być częścią większej wypowiedzi i móc się podpisać pod filmem, który zrobiłem, że ten film też się wypowiada w moim imieniu. A nie tylko rola, którą zrobiłem, tak? Więc faktycznie teraz tak jest, że ten film daje mi dużo, dużo radości i dużo spełnienia. Właśnie co do współpracy z Kubą Piątkiem, nakręciliście krótki metraż Users. I powiem ci, że dopiero niedawno, jak sobie przypominałam różne filmy, to zdałam sobie sprawę, że oglądałam to i rzeczywiście ty tam byłeś. I oglądałam o wiele więcej filmów z tobą, niż na początku mi się wydawało. Users był dosyć intensywnym filmem, bo to właściwie były dwie osoby naprzeciwko siebie, zderzone podczas Nowego Roku, który się właściwie zbliża. I to było też na zasadzie takiej, że te dwie osoby były zupełnie inne. Czy czułeś tę moc narastających emocji? No w przypadku Usersów to jest jeszcze taka historia, że ja jestem też współscenarzystą tej historii, że Kuba miał taki pomysł, żeby zaprosić właśnie aktora i scenarzystę, czyli Łukasza Czapskiego, i żebyśmy w trójkę, miał pewien pomysł, i żebyśmy w trójkę, każdy z innej perspektywy, on z perspektywy reżysera, Łukasz scenarzysty i ja aktora, jakby stworzyli ten scenariusz i każdy z nas już na poziomie tego scenariusza dawał feedback, wnosił swoje jakieś pomysły i tak dalej. Więc pomysł tych narastających emocji był mi znany od początku i też tak, żeśmy tą dramaturgię budowali, żeby z tego takiego randomowego, przypadkowego spotkania to też było takie wyzwanie, tak? No bo faktycznie ten film jest o dwójce bohaterów zamkniętych w mieszkaniach, tam nie ma takiego, to trzeba naprawdę skupić się już tylko i wyłącznie właśnie na dramaturgii, na grze aktorskiej, żeby ten film, że tak powiem, miał siłę i żeby miał siłę, no. Tyle wystarczy chyba, bo nie ma tam żadnych ani wizualnych. Może moc dodajmy. Siłę i moc, tak. Dokładnie. Ma tę moc. Więc film ma tę moc, miejmy nadzieję. Co chciałem powiedzieć, że no właśnie ta dramaturgia tak była
zbudowana. Że idziemy do góry i w tych bohaterach wyzwalają się te emocje, wyzwalają się te traumy. To przypadkowe spotkanie wyzwala w nich coś, co oni już sobie jakoś noszą, co jest też jakąś projekcją. Oni na siebie projektują różne rzeczy, prowokują się. To jest też takie spotkanie na poziomie jakichś takich prowokacji. Dwójka samotnych osób, która szuka tej bliskości, a z drugiej strony tej bliskości nie potrafi osiągnąć. I tak, no tam wiadomo. Więc te narastające emocje faktycznie były i wymyśliliśmy różne rzeczy, jak oni tam się mogą. Tak. A jeszcze wróciłabym do teatru, bo powiedziałeś, że lubisz czuć reakcję widza. Tak. Czy często grałeś w spektaklach, które wymagały reakcji widza, żeby widz był częścią spektaklu, siedząc na widowni również? Wiesz co? No i jest jeden taki spektakularny przykład, gdzie w imię Jakuba S. Moniki Strzępki był taki akt performatywny, gdzie z dwójką aktorek, koleżanek, Klarą i Anią, żeśmy kradli torebki publiczności i wyciągaliśmy im, no w zależności co tam było w tych torebkach, tak. To było dosyć duże przekroczenie, myślę sobie teraz to nawet bardzo duże. I faktycznie z tych torebek wyciągaliśmy różne rzeczy i to no, głównie chodziło oczywiście o portfel, wyciągnięcie pieniędzy i tak dalej, ale faktycznie znajdowaliśmy różne rzeczy, mało tego, ten spektakl miał dosyć duże powodzenie, publiczność uwielbiała ten spektakl, więc przychodzili różni prowokatorzy, później się okazało, tak, na przykład raz przyszedł pan, który miał w torbie hełm, na przykład, tak się okazało, że mieliśmy hełm. Zdarzyły się też jakieś takie przykre sytuacje, bo to jednak był taki, miał być śmieszny gest, czy taki może właśnie przekraczający, troszkę prowokacyjny. A zdarzyło się też jakieś takie, że przekroczyliśmy chyba za bardzo granicę, więc to na pewno był taki jeden z momentów, który bardzo mocno pamiętam, że faktycznie było takie ryzyko, bo też ta reakcja tej publiczności, na przykład pamiętam jedną panią, która tak mocno trzymała tą torebkę, że myśmy ją właściwie z tą torebką wyciągnęli na scenę, a cała scena była w śniegu, pokryta takim sztucznym śniegiem, to wszystko się działo zimą, więc ona wpadła w ten śnieg, no jakby dużo rzeczy tam takich różnych się działo. To faktycznie to wymagało takiej odwagi i na początku się tego bałem, no bo wiadomo, że to nie da się przewidzieć tej reakcji publiczności, a później im więcej razy żeśmy to robili, tym to publiczność zresztą uwielbiała ten moment. Zawsze po tym momencie dostawaliśmy brawa, bo to była też część kończąca pierwszą część, więc no tak, to z takich rzeczy to mi się jakoś tak. Ja mam jeszcze w głowie fantazję, tam może nie było dokładnej, znaczy aż takiej interakcji z odbiorcami, ale to w fantazjach grałeś fantazję i generalnie to była dosyć ciekawa forma. Bo to był pierwszy spektakl Anny Karasińskiej, który widziałam. I jak grało się, tak jak wspomniałeś kiedyś, choreograficznie, jak współpracowało się na zasadzie choreografii, a nie typowego, powiedzmy przyjętego przez standardy przygotowywania się do roli. No fantazja faktycznie to jest taki spektakl, który gdzieś bardzo dużo czerpie z performance'u, z choreografii i to są też takie obszary, które ja bardzo lubię i oprócz takiego, tak jak mówisz, klasycznego budowania roli, teatr poszerza jakby to spektrum i dużo takich rzeczy się ostatniego czasu w teatrze pojawiło, co dla mnie też jest dużym wyzwaniem, bo jest to zupełnie inna forma i też zupełnie inna obecność na scenie, właśnie ta obecność czy ta autentyczność jest jakimś kluczem, jakąś podstawą bycia na scenie, więc wytwarzanie zupełnie innych jakości, ale ta fantazja faktycznie to jest taki spektakl, który dzieje się właściwie w wyobraźni widza. To znaczy my pewne rzeczy sobie wyobrażamy i projektujemy, ale to widz musi jakby dopełnić ten obraz, który się wydarza na scenie. I to jest taki bardzo dla mnie super ważny gest, bo też bardzo to lubię, to znaczy lubię też taką sztukę, która pozostawia przestrzeń, to znaczy, że nie ma widz wszystko wyłożone. Ja jako odbiorca lubię tak też oglądać, że sam sobie mogę pewne rzeczy
mieć taką rolę sensotwórczą, że tak to nazwę, czyli że sam sobie mogę pewne sensy dopowiedzieć, a nie mieć wyłożonej, to jest o tym, a Więc ten spektakl też taki jest, to znaczy, że ten widz ma tą przestrzeń, żeby sobie te sensy samemu stworzyć, żeby się utożsamiać z tymi bohaterami, żeby śledzić te mikrosekundy z życia każdego z tych bohaterów. Tak, każdego z bohaterów. Nie wiem, czy wiesz, ale tak jeszcze do filmów wracając, na film Łebie podobnie się jesteś najbardziej znany z Planety Singli i Usersów. Właśnie, między innymi. Planeta Singli to był taki epizod zupełnie. No właśnie epizod, tak, gdzie poszarpałem tam jakiegoś biednego człowieka i tyle, tak. Ale to miło to wspominam. A gdybyś miał pomyśleć o filmach, które były najważniejsze, filmach, które były najważniejsze dla ciebie. I dlaczego były one najważniejsze? Chodzi mi o te, w których grałeś, doprecyzuję. Tak. Wiesz co, to ja myślę, ja chyba nie mam aż tak bardzo, to co żeśmy też w Gdyni rozmawiali, że ta cicha ziemia to faktycznie było takie wydarzenie najintensywniejsze w moim życiu, bo to główna rola, film na Sardynii, międzynarodowa obsada, granie po angielsku i tak dalej, więc to było duże wyzwanie dla mnie. Ale ja myślę, że właściwie tak z 2 lata temu, jak zacząłem film Nic nie ginie, Kaliny Ala-Brudzińskiej, to było dla mnie duże wyzwanie i też taka, no właśnie odmiana we współpracy. To znaczy w jakości współpracy z Kaliną się znamy i z Kaliną pracowaliśmy, więc miałem takie poczucie, że właśnie wchodzi to nowe. Mhm. Później Biały Potok, który jest teraz w kinach, też fajna, nowa jakość. Prime Time z Kubą Piątkiem, jakoś to będzie z Sylwkiem Jakimowym, który wchodzić będzie też pewnie jakoś w nowym roku, jak się ta kolejka troszkę rozładuje tych filmów w kinach. No i Cicha Ziemia. To myślę, że takie, nie wiem, czy coś nie pominąłem. Ostatni komers z Dawidem. Tam też epizod, ale ta współpraca jakoś super mi została w głowie. No więc tak, to są jakieś takie tytuły, które są dla mnie ważne, jak na ten moment, że one też coś się zmieniają i przekraczają we mnie i też mnie inspirują i dają taką inną perspektywę na robienie kina. A które z filmów, które nie wiem, ostatnio oglądałeś na przykład, dzieją się cały czas festiwale nadal filmowe, czy też tam w zaciszu domowym, które wywarły na ciebie też największe wrażenie? Pod tym względem, pod którym mówiłeś teraz. Wiesz co, ja bardzo lubię, jestem wielkim fanem różnorodności. Twoje role są bardzo różnorodne. I też ja nie mam chyba tak, nie mam doprecyzowanego, wiesz, takiego, że powiem ci, o, to lubię. Nawet jakbyś mnie zapytała, którą aktorkę albo którego aktora, też mi jest trudno, jakby jest tak wiele tych różnych języków, każdy jest zupełnie inny. Ostatnio przygotowując się do czegoś oglądałem, zupełnie odkrywając, Judd Apatow jest taki amerykański reżyser, producent, który robi takie komedie sundance'owe. I na przykład dla mnie to było jakimś totalnym odkryciem, ja nigdy nie widziałem, nigdy o nim nie słyszałem. I te filmy, które zobaczyłem, które są takimi komediami, ale też trochę takimi smutnymi, z takimi pełnokrwistymi bohaterami, to jakoś powiem ci, że to było na przykład dla mnie duże odkrycie. Ale oczywiście kino całe europejskie, Nowe Horyzonty bardzo lubię. Zresztą byłem teraz w tym roku, obejrzałem dużo filmów nowohoryzontowych, od jakichś takich, wiesz, takiego slow cinema po różne eksperymentalne formy, ale lubię też te stare klasyki amerykańskie, więc lubię też na przykład telewizję, w sensie, że oglądam różne rzeczy bardzo takie, reality show,
Strasznie głupie. Zdradzisz które? Chyba właśnie nie mogę, bo to przecież będzie mój koniec. Ale możesz tak ciszej powiedzieć, to może nie usłyszą. Nie, chyba aż tak. Dobrze, to nie cisnę. Ale jestem fanem jednego z najbardziej takich, no, mi się wydaje. Ale to fascynacja od niedawna? Czy już nie, 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 oglądam od lat i lubię też te programy właśnie takie, które się ocierają, wiesz, już o jakiś taki dla niektórych pewnie upadek telewizji, więc i to nie są, wiesz, kuchenne rewolucje, które są jakąś tam taką ikonicznym programem, nie? Ale są rzeczy gorsze, które lubię. Tak, ale właśnie do takich rzeczy trzeba podchodzić z odpowiednim dystansem. Pamiętam, ja kiedyś miałam problem, żeby się przełamać i na przykład, nie wiem, chociażby nawet taki program Kiepscy, to dla mnie było w ogóle coś strasznego, okropnego. Co prawda nie oglądałam tego od wielu lat, ale wydaje mi się, że teraz jakbym zaczęła oglądać, to podeszłabym do tego z zupełnie nową perspektywą. No oczywiście zmieniło się, ja się zmieniłam przez wiele lat, prawda? To kino niby się nie zmieniło, aczkolwiek społeczeństwo się zmieniło i też postrzeganie różnych rzeczy i różnych ról. Tak. I tak, straciłam wątek. Nie, tak, to się bardzo zmienia też. No, to się zmienia. To akurat jest banał, ale faktycznie te nowe media i te aplikacje wszystkie to bardzo zmienia. Mm-hmm. Ale właśnie, no bo tak, no bo teraz wydaje mi się, że do tego bym podeszła inaczej. Tak samo jak kiedyś po raz pierwszy ktoś mi pokazał patologiczne drapsy, to też na początku myślałam, Jezu, co to jest? Tak. A później słuchawki, po mieście idę, bujam się. Dokładnie, tak jest. O, a powiedz mi właściwie, jaką największą zmianę u siebie zauważyłaś na przestrzeni całego życia, w każdego etapu swojego życia, najbardziej zaskakującą cię zmianę na przykład? Najbardziej zaskakująca zmiana. No to jest takie pytanie filozoficzne, chciałem powiedzieć, ale wiesz co, no, to jest jakiś proces, znaczy trudno mi teraz powiedzieć, że jest jedna jakaś taka zmiana bardzo wyraźna, ale ten zawód aktora jest dosyć takim zawodem zależnym, to znaczy bardzo trudno, zwłaszcza w Polsce, bo w Ameryce oczywiście jest troszkę inaczej, bo tam aktorzy są też producentami i są wielkimi gwiazdami, które zarabiają setki milionów złotych i na te gwiazdy się chodzi, więc oni mają ogromny wpływ na to, jak film wygląda i czy ten film właśnie jest tym filmem i tak dalej, i tak dalej. To znaczy oni sobie decydują o scenariuszach. W Polsce aktorzy nie mają takiego statusu, więc ten zawód jest bardzo zależny. To znaczy ja zależę od tego, czy ktoś mnie zaprosi do projektu, do filmu, czy ktoś mi da pracę i tak dalej. Oczywiście mogę sam sobie starać się próbować wytworzyć takie różne tam gdzieś, ale to w Polsce różnie to wygląda. Właśnie zazwyczaj to tak ludzie na to patrzą, aha, sam sobie napisał, sam sobie robi, to coś mu nie wyszło najprawdopodobniej. Nie? Co jest bardzo krzywdzące. Więc, jeżeli miałbym ci powiedzieć o takim procesie, który jakoś sam ze sobą przechodzę, to o takim szukaniu, wiesz, sprawczości i przyjemności w tym, co robię. I staraniu się być jak najbardziej niezależnym i jak najbardziej twórczym w tym obszarze ograniczonym, który mam. I to wydaje mi się, jest jakąś największą moją zdobyczą ostatnich czasów, to znaczy, że faktycznie udaje mi się robić takie projekty, które lubię, które chcę robić i które są czymś więcej niż pracą. I czuję, że mam tam dosyć dużą właśnie sprawczość, czyli wpływ, ale też poczucie satysfakcji. I to jest dla mnie w ostatnim czasie najważniejsze. To znaczy, żeby robić rzeczy, które są spełniające. Jak wspomniałeś o tym, o kinie, które ma własny głos, o twórcach, którzy robią kino właśnie, żeby pokazać swój głos, to czy w ostatnich produkcjach swoich miałeś tak, że mogłeś się zawsze podpisać, że czułeś ten sam głos? Czy zgadzałeś się z filmem, z ideą? Tak, w większości tak. I to jest... To gratulacje bardzo. To jest naprawdę fantastyczne. Dziękuję. No tak, ale to jest dokładnie to, do czego też jakoś dążę. Oczywiście nie zawsze to się może udaje w jakichś tam 100%, ale
to są wybory takie, które mnie spełniają. To znaczy nie mogę teraz powiedzieć, że robię coś dla pieniędzy, a tak się zdarzało. Tak, mhm. To znaczy, że robię to, ale robię to, nie do końca mi się to podoba, nie wiem, nie czuję tego, ale muszę zarobić, bo muszę z czegoś żyć, albo... więc tak. No to może przejdźmy do świąt, do radosnego tematu teraz. Proszę bardzo. Jak przygotowania? Czy robisz ozdoby świąteczne? Czy ubierasz choinkę? Czy generalnie cokolwiek ubierasz? Trudna sprawa, nie. Nic. Nic. Przepraszam, ale to jakby jest temat pustka w mojej głowie. Nie, ale rozumiem. Nie. Może tak też zabrzmiało, temat pustka. Lubię ten okres bardzo, ale sam nie mam takiej potrzeby po prostu celebracji w jakiś taki wyjątkowy sposób. Przez to, że ja mam bardzo intensywne życie zawodowe, to, co daje mi największy taki reset i relaks, to jest po prostu spokój, cisza. Nawet robienie takich nudnych, prostych rzeczy. Więc te święta, które ja rozumiem, że są pewnego rodzaju celebracją albo takim ważnym momentem, w którym można jakby właśnie coś odmienić. Więc ja nie mam takiej potrzeby niestety, bo u mnie się tak dużo dzieje i się tak cały czas coś odmienia, że ja jak mam moment, to po prostu potrzebuję takiej chwilowej stabilizacji, czyli usiąść, poczytać, zrobić sobie obiad, pójść sobie do sklepu, pójść na spacer, pobiegać, poćwiczyć. Czyli to są te takie mini rytuały, tak? Rytuały, tak, które wykonuję, które mnie tak stabilizują i osadzają, więc nie potrzebuję odmiany. Więc te święta są takim, jedziemy oczywiście do rodziny i to jest jakąś miłą odmianą, że możemy się z bliskimi zobaczyć, a takiej celebracji w postaci ubierania choinki, no niestety nie mam. Chociaż jakby nie mam nic przeciwko, jakby to jest fajne, ja lubię choinkę i zawsze ten okres mi się dobrze kojarzył w domu, bo to no, dla dzieci to zwłaszcza, jako dziecko się pamięta te święta, tak, nie? Prezenty i tak dalej, więc to jakieś bardzo dobre skojarzenia, ale no nie mam takiej potrzeby, nie walczę z tym jakoś, nie będę na siłę ubierał choinki. Chociaż ostatnio właśnie widziałem, że coraz zmyślniejsze są na przykład bombki jakieś bardzo, widzę takie są nowoczesne, znaczy nowoczesne w sensie jakieś takie bombka w kształcie ramenu na przykład, albo bombka... O, to nie widziałam. No, no właśnie, w kształcie rakiety. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawie się to popkultura przedstawia. Kosmiczną choinkę można sobie ubrać. Albo z ramenu. Tak. Z czymś tam. No. No dobrze, no to w takim razie życzę Ci spokojnych świąt, trochę odpoczynku, trochę Dziękuję. Więcej niż trochę odpoczynku, bo no, na podstawie naszych rozmów wiem, że go potrzebujesz. Tak. I wszystkiego dobrego. Super, dziękuję bardzo. Tobie też życzę wszystkiego dobrego. Korzystaj z tych świąt. Co tam potrzebujesz, to bierz. Staram się. I Państwu też życzymy wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.